przede wszystkim jak wrażenia po dzisiejszym spotkaniu, bo lubisz Tor w Zielonej Górze, ale ostatnio były trochę harce ze sprzętem, zresztą to w ogóle jak rozmawialiśmy z Dominikiem Kuberą, po prostu tak jest czasami. Jak się w tym odnajdujesz w tym momencie? No na pewno tak było, dużo na pewno znaków zapytania przed dzisiejszym spotkaniem, aczkolwiek mega dobrze mi się dzisiaj jechało. Dysponowałam naprawdę mega szybkim sprzętem, dobre linie obierane i naprawdę to dobrze się ubiegło, jakby wszystko układało. Od lat jesteś zawodnikiem, który zmaga się z presją, bo jesteś na świeczniku, jesteś najlepszym polskim żużlowcem. Prawdopodobnie w historii przynajmniej ludzie się o to mocno spierają. No ale pierwszy raz zdarzyło się, że musisz właśnie żonglować sprzętem właśnie kiedy przychodzą te playoffy. Czy wcześniejsza kariera nabudowała cię jakoś, żeby radzić sobie z takimi przeciwnościami losu, czy było coś, co musiałeś sobie odkryć, żeby to poukładać tak, jak chciałeś? Jedno i drugie, bo to nie pierwszy raz, że gdzieś tam duże zmiany są, w sensie takim za dużo chaosu po prostu ostatnio i chciałam znaleźć coś, czego chyba nie ma, więc to chyba jakby zbyt dużo ambicji. A powiedz mi, jeśli chodzi o Grand Prix, bo tak trochę to wygląda, że te występy masz oczywiście znakomite i świetne i tak naprawdę najrówniejsze z całej stawki, ale trochę tak, no właśnie, nawet jak ktoś cię przegoni, czy masz jakiś tam słabszy wynik jak ostatnio, to dalej masz taką ogromną przewagę. Trochę jakbyś się dusił w tym Grand Prix, jak Wiktor Przyjemski w pierwszej lidze w zeszłym roku. Czy nie czujesz, że tam za bardzo nie masz faktycznie w tym momencie wszystkim ścigać o to złoto? No, wiadomo, każdy poszczególny bieg jest to, ale tak trochę nudno tam? Myślę, że po pocie, czola, wcale tak nie odczuwam tego. A powiedz jeszcze a propos tej zmiany. Rozmawialiśmy przed chwilą z Dominikiem Kuberą, pytaliśmy, czy jeżeli się zawodnik przesiada z jednej maszyny, jednego tunera na drugiego, to chodzi tutaj tylko o znalezienie prędkości, czy w ogóle charakterystyka silnika też jest tak różna, że trzeba naprawdę uczyć się abecadła prawie od początku? Od początku, więc jakby postawiłem dalej na tym, co praktycznie wszystkie ostatnie lata. Dziękujemy serdecznie, powodzenia w sezonie i walki o złoto. Dziękuję bardzo.